Cześć, w dzisiejszym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi polityków przedstawiam 5 wypowiedzi pani Kazimiery Szczuki, jednej z założycielek partii Zieloni i byłej członkini Twojego ruchu. Linki do cytatów znajdują się w opisie pod nagraniem. Każdy psycholog zajmujący się psychologią dziecka wie, że dzieci masturbują się. Jedyne, czego opiekunowie powinni te dzieci nauczać i wpajać im, żeby nie robiły tego publicznie. Ja szczerze powiedziawszy, nigdy nie słyszałem, żeby jakieś dziecko w Polsce gdzieś publicznie się masturbowało. Nie znoszę porównywania kobiet do zwierząt, ale też nie pojmuję, dlaczego ma to być degradujące i poniżające. Fascynujące zdanie. Feministka stwierdza, że porównywanie kobiet do zwierząt nie jest poniżające, chociaż sama osobiście czegoś takiego nie lubi. Ruch Palikota to biznesmeni od hodowli norek i podrabianych torebek. Pani Kazimiera miała takie złe zdanie odnośnie ruchu Palikota, ale później nie miała problemu, żeby wstąpić do partii Twój Ruch, który od ruchu Palikota różni się tylko nazwą. Pani Kazimiera Szczuka opowiada o tym, co będzie po Euro 2012. Będzie pełno potłuczonych butelek, zdemolowanych przystanków, ludzi zarażonych chorobami wenerycznymi i kobiet przywiezionych do seks usług. To jest samczy, infantylny i idiotyczny kult igrzysk, które nie mają żadnego celu poza tym, żeby ci mężczyźni mieli frajdę. Dobrze pamiętam, że w Poznaniu po Euro 2012 nie było jakiejś wybitnej tragedii zdemolowanych przystanków czy gwałtów. A co do samego sportu? No chyba o to właśnie chodzi, żeby mężczyźni mieli frajdę, prawda? Na koniec zostawiłem najbardziej bulwersującą wypowiedź pani Kazimiery Szczuki odnośnie imigrantów i terroryzmu. Na tle tego, jak to wygląda dzisiaj w Europie, na tle tego, jak te sceny, które oglądamy w telewizji, się przedstawiają, my jeszcze na razie żadnych problemów nie mamy i jeżeli one się pojawią jako jakieś takie problemy, że zacznie się dziać to, czego my się boimy, bo nagle, nie wiem, okaże się, że to wszystko są terroryści, może wtedy się martwmy. Czyli krótko mówiąc, wpuśćmy ich, a jak będą nas zabijać, to wtedy będziemy się martwić. I to wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Jeśli macie pomysł, kto mógłby się znaleźć w następnym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi polityków, to swoje propozycje możecie mi zostawić w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.